Wszystko we wszechświecie jest połączone niewidzialną nicią wibracji. Ja i Ty jesteśmy połączeni. Jeżeli przez swoje myśli umiejętnie wprowadzisz się w stan pozytywnych emocji, zaczynasz świadomie działać, co podnosi Twoje wibracje. Przez sposób w jaki myślimy, odczuwamy i działamy, Możemy wnieść wiele dobrego nie tylko do najbliższego otoczenia, ale też do zbiorowej świadomości. Wysokie wibracje przyciągają więcej pozytywnych zdarzeń do Twojego życia. Dlatego dziś zadbajmy wspólnie o to, aby podnieść poziom Twoich wibracji. podcastu Wysokie Wibracje, prowadzonego przez Sylwię Sikorską i Honoratę Lubiszewską. Będzie nam miło, jeśli ocenisz ten podcast i zasubskrybujesz go lub udostępnisz. Twój wkład pomaga nam rozwijać ten program i docierać do jeszcze szerszego grona osób, które powinny usłyszeć ten przekaz. Odkąd stworzyłam sobie życie oparte o wartość. Najważniejszą dla mnie wartość, czyli wolność, i mogę pracować skąd chcę, kiedy chcę, i też co dla mnie ważne, wstawać o której chcę, to stałam się pasjonatką rytuałów, różnych rytuałów, które mnie wzmacniają. I dzisiejszy odcinek będzie właśnie o tym o tworzeniu sobie swoich własnych rytuałów, tej świętej przestrzeni, tych momentów, tych chwil dzięki którym możesz się naładować, wzmocnić i podnieść swoje wibracje. Jeśli od długiego czasu starasz się wdrożyć w swoje życie jakieś nawyki, ale ci nie wychodzi, to pierwsza rada, jaką warto wziąć sobie do serca, jest, aby słowo nawyki zmienić w rytuały. No bo kiedy mówimy o nawykach, to ciało nam się od razu spina, już nam się nie chce, wiemy, że to się wiąże ze zobowiązaniem, z dyscypliną, ale kiedy mówimy o rytuałach, no to od razu rozluźniają się ramiona i tyłek, jak to mówi Rena, jedna z uczestniczek w naszej przestrzeni wielowymiarowego rozwoju źródło, więc wtedy robią się luźne ramiona, luźne pośladki. No i jakoś tak nam się chce bardziej. Dlaczego tak się dzieje? No przede wszystkim dlatego, że rytuał to jest właśnie coś świętego. Z założenia ma nam to dać więcej mocy, więcej wsparcia. Natomiast oczywiście, jeśli podchodzimy do rytuałów w sposób nieświadomy i tworzymy sobie je na podstawie starych programowań, no to możemy mieć takie rytuały, które nas osłabiają. Na przykład zamiast pożywnego śniadania, tylko kawa i papieros. No więc nie o takie rytuały nam chodzi. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby stworzyć właśnie sobie coś, co będzie podnosiło Twoje częstotliwości, a przy okazji. Pomagało Ci także wdrażać nowe, uzdrawiające, wzmacniające nawyki. Więc tutaj mamy dwa w jednym naprawdę fajne korzyści ze zmiany podejścia do wdrażania jakichkolwiek mniejszych czy większych zmian w Twoim życiu. No i jeśli chodzi o te wielkie zmiany, warto też pamiętać, że. Wszystkie wielkie i piękne budowle powstały z miliona małych cegiełek. Więc właśnie to te małe kroki powodują przybliżanie się, nasze przybliżanie się do naszych celów, marzeń i samorealizacji, realizacji różnych naszych aspiracji. Więc na początek zadaj sobie pytanie: do czego chcesz się przybliżać? Myślę, że jak jesteś z nami tutaj dłużej, to masz jakąś. Tablicę, mapę, celów, marzeń, wiesz do czego dążysz w różnych sferach Twojego życia. Ale być może jest też coś takiego, być może jest taka sfera, do której jeszcze nie chcesz zaglądać, bo przeraża Cię to, ile tam byłoby porządków do zrobienia. Więc nawet we wzmocnieniu i takim wzbudzeniu w sobie częstotliwości odwagi. Żeby skierować się ku czemuś, co nas na ten moment przeraża i nie chcemy tego dotykać, w tym także pomaga posiadanie i wdrażanie swoich rytuałów. I z tymi rytuałami to też jest tak, że my wcale nie potrzebujemy zagospodarować sobie czasu, znaleźć tego czasu, żeby własne rytuały wdrażać, bo to wszystko, jeśli chodzi o rytuały, oparte jest o zmianę perspektywy, o wprowadzenie do swojej codzienności czynnika uważności i intencjonalności. No bo przecież intencje i ich świadomość rządzi Twoją rzeczywistością. Intencja jest tym paliwem napędzającym Twoje marzenia i cele. Twoje plany, aspiracje. Pamiętaj o tym, intencja jest paliwem do Twoich marzeń i celów. I skoro tak jest, to wystarczy zacząć robić więcej rzeczy intencjonalnie, aby zacząć zmieniać swoją rzeczywistość. A przecież my wiele rzeczy w tej swojej codzienności niestety robimy nieświadomie, czyli robimy na autopilocie, na automacie. Nie zastanawiając się nawet nad taką ogólną energetyką konkretnych działań, przez to, że nie patrzymy na to, jak działamy w tych naszych automatycznych reakcjach i zachowaniach, to nie wiemy też nawet, jak często myślimy o sobie właśnie w taki stary, osłabiający sposób. A jak myślimy o sobie źle, Albo nie mamy świadomości, że w ogóle myślimy o sobie źle i w jakiś sposób taki niewspierający, to wtedy nie dajemy sobie szansy na taką głęboką zmianę. No więc przejdźmy do tego. Jak sobie stworzyć te swoje rytuały? I może jeszcze zanim to, to dlaczego ty masz stworzyć sobie swoje własne? Czemu nie możesz wziąć ich od kogoś? No, przede wszystkim dlatego, że kiedy my słyszymy różne metody, techniki od innych. Ale one nie rezonują z nami, czyli nie mamy takiego podparcia w postaci solidnego, dlaczego, dlaczego ja mam to robić, dlaczego tak, a nie inaczej, to wtedy umysł się buntuje. Inaczej mówiąc, łatwo daje nam argument, który każe nam zaprzestać wdrażania czegoś, co mogłoby nas wzmacniać. Ego po prostu chwyta się różnych tych argumentów, które sprawiają, że zostajemy w tym starym. Dlatego też warto stworzyć własne w oparciu o swoje dotychczasowe zachowania w codzienności, żeby to było jak najbardziej dopasowane do Twojego czucia. I teraz istotne jest też to, że każdy z nas czuje inaczej. Innymi słowy, każdy z nas ma inną wrażliwość. Niektórzy są bardziej odblokowani i porozmrażani w ciele z tych swoich wcześniej zamrożonych emocji a niektórzy cały czas jeszcze mogą mieć wyzwania z czuciem. Czyli wiedzą, że czują się źle, ale nie wiedzą dlaczego, nie wiedzą co z tym zrobić i trudno im jest wzbudzić w sobie te wzniosłe emocje. Czyli zobacz, jeśli jesteś taką osobą, która na przykład próbowała wiele razy medytacji, ale nie czujesz tego, co się tam mówi, na przykład gdy medytacja jest prowadzona, to Prawdopodobnie dlatego, właśnie, że masz pozamrażane emocje w ciele. Więc, no tutaj, w tym też pomagają te rytuały, które będziesz sobie tworzyć. No dobra, więc jak je stworzyć? Honia, jak je stworzyć? Dawaj tę technikę, <gryw> dawaj tę metodę. Słuchajcie, no więc, to jest bardzo proste. Warto wziąć sobie karteczkę i wypisać sobie od rana do wieczora swój typowy dzień. Taki dzień w tygodniu oraz weekend, czyli powiedzmy sobotę. Jeśli oczywiście ta rzeczywistość środka tygodnia i weekendu się u Ciebie mocno różni, no to warto te różnice zauważyć. I co tam wypisujemy? No wypisujemy sobie codzienne czynności od otwarcia oczu po zamknięcie tych oczu wieczorem przy zasypianiu. I naprawdę warto uważnie sobie Prześledzić ten swój dzień od samego początku i powypisywać sobie różne te punkciki, bo właśnie na podstawie tej pierwszej części zobaczysz już, ile rzeczy robisz automatycznie i bez takiego pomyślenia w ogóle nad tym, i bez świadomości o swoich intencjach. Więc to będzie taki krok pierwszy, i tu może się pojawić oczywiście wkurzenie na to, że o, tyle rzeczy robię na automacie i w ogóle nie zwracam uwagi. Nie ma tej uważności, nie ma zwrócenia uwagi w ogóle na to, jak ty się czujesz podczas tego, kiedy to robisz, i tak dalej. No ale dobrze, to będzie ci służyło. Przyjmij to wkurzenie, jeśli się pojawi, przyjmij tę złość, być może jakiś smutek, taki, taką niewygodę na swój temat. Bo no, tutaj nie chodzi o to, żeby sobie teraz dowalać, tylko właśnie na podstawie tego, co zobaczysz. W taki sposób łagodny i neutralny też zwrócić uwagę na to, co z tych czynności możesz wykorzystać, aby stworzyć z tego rytuały. No i teraz oczywiście przykłady. Pierwszą porcję dużej ilości różnych rytuałów możesz mieć już chociażby od momentu pójścia do łazienki i... Rozpoczęcia tego ogarniania się do dnia. Więc, kiedy mówimy o jakimś prysznicu, kąpieli, czy chociażby obmywaniu różnych części swojego ciała, to to można robić z ogromną uważnością i konkretną intencją. Na przykład, jeśli myjesz twarz, myjesz ręce, to możesz mówić sobie, wyobrażać sobie i wyrażać intencje. O tym, że twoja twarz staje się rozświetlona, przyciąga innych, że dzięki temu stajesz się jeszcze bardziej sobą, jeszcze bardziej autentyczna czy autentyczny. Kiedy myjesz zęby, to możesz to robić z intencją chęci wyrażania się w sposób konkretny, świadomy, odważny, pewny siebie, jednocześnie z miłością, łagodnością, otwartością. I szczerością. Więc zobacz już, ile podczas takiego mycia zębów można ustanowić świadomych intencji i stworzyć z tego prawdziwy rytuał. Dalej idąc, jeśli jesteś osobą, która często myje głowę, na przykład, ja mam tak, że robię to prawie codziennie i za każdym razem, kiedy ją myję, wyobrażam sobie, że spływają wraz z tym myciem z mojej głowy, Złe myśli, niewspierające przekonania płyną razem z wodą do Matki Ziemi. Więc to są tylko proste trzy przykłady na temat Twojego poranka. Ale teraz zobacz, ty masz tych czynności znacznie więcej, i dokładając do chociażby co drugiej z tych czynności konkretną intencję, możesz się naprawdę naładować do całego nadchodzącego dnia. Jeśli masz dzieci na przykład i robisz tym dzieciom kanapki co rano do szkoły czy do przedszkola, to przecież tam też możesz włożyć energię i Twoją intencję, aby te dzieci rozwijały się w ciągu dnia z pasją, z radością, żeby to, co im przygotowujesz, ich odżywiało. Myślę, że już powoli zaczynasz rozumieć o co chodzi. Zobacz, taka prosta rzecz, jeśli chcesz, żeby twoim nawykiem było częstsze picie, większej ilości wody, to pamiętaj o tym, żeby do tej wody włożyć konkretną intencję. Już wlewając tę wodę do szklanki czy, czy do kubka, pamiętaj o tym, co ty chcesz tam wlać. I czym później się napełniasz. Bo dzięki temu sama woda, wiem to z autopsji, zaczyna smakować inaczej. I... Już to pamiętanie o wodzie w ogóle jest, tak, bo my bardzo często zapominamy o tym. Wiemy, że mamy pić więcej wody, bo to oczyszcza, wzmacnia i tak dalej, no ale pytanie, na ile pamiętamy, żeby chociaż te 2 czy 3 litry wody dziennie wypić. Każdorazowe przygotowywanie posiłków, czy spożywanie ich też może wiązać się z konkretnymi intencjami. Oczyszczania, Wzmacniania i wdzięczności za to, że tworzysz sobie tę możliwość, żeby usiąść spokojnie i zjeść. No właśnie, dzięki temu, że stworzymy sobie wokół tworzenia jedzenia, przygotowywania posiłków i spożywania ich, stworzymy sobie rytuał, to też zaczynamy pamiętać o tym, żeby przestać jeść w biegu i na szybko. Tylko, żeby znów wrócić do poprzednich czynności. Ja wiem, że wielu z nas jest tak wychowanych, nie? że trzeba szybko zjeść i szybko wrócić do pracy, ale kiedy spojrzymy na to w sposób bardziej intencjonalny, to też zdejmiemy z siebie tę presję i zmniejszymy poziom stresu. Bo zobacz, jak ty jesz posiłki szybko, to w tobie jest bardzo dużo stresu, a ten stres wraz z jedzeniem w tobie. Zostaje i przechodzi przez pozostałe organy. Dlatego tak ważne jest stworzenie sobie tych własnych rytuałów. I teraz, jeśli Twoim celem, Twoim zamiarem jest wdrożenie w Twoje życie większej ilości ruchu, no to każda forma ruchu też z nawyku może stać się rytuałem. Ale może się stać tak tylko w momencie, kiedy zaczniesz osadzać w sobie. Te intencje. Czyli na przykład, jeśli stosujesz rozciąganie, bieganie, czy jogę, czy po prostu lubisz spacerować, czy uprawiasz jakiekolwiek inne różne dyscypliny sportowe, samo przygotowanie do tego już może być intencjonalne: dla wzmocnienia swojego ciała, dla witalności, dla ruchu ku życiu dla pogłębienia oddechu, dla świadomego przepływu energii przez całe twoje ciało. I kiedy jest się już w tych czynnościach różnych, jak właśnie rozciąganie, czy spacer czy yoga, to podczas nich, chociażby, nie wiem w środku czy na początku, kiedy zaczynamy te nasze ćwiczenia przez pierwsze dwie czy trzy minuty, też warto robić to z dużym skupieniem właśnie na tej konkretnej intencji. Bo ty nie musisz przez cały trening, wiesz, teraz przez półtorej godziny myśleć o tym, co sobie ustanawiasz dla tego konkretnego działania. Nie, nie o to chodzi, bo ty też masz, wiesz, czerpać energię, radość z tego, że to wykonujesz i prawdopodobnie podczas tego pojawi się tysiące różnych innych myśli. Ale ten początek ma znaczenie, bo. Przez ten początek, właśnie będziesz pamiętać, dlaczego ty to robisz. Idąc dalej, to jeśli na przykład wieczorem czujesz jakieś silne zmęczenie albo takie przebodźcowanie, bo być może w ciągu dnia albo przez ostatni tydzień czy miesiąc dzieje się dużo rzeczy w Twoim życiu, no to tutaj idealnym sposobem na to, żeby zdjąć z siebie taką presję, też stres. Różne lęki i poukładać sobie to wszystko, jest rytuał pisania w dzienniku. I uczestnicy naszej przestrzeni wielowymiarowego rozwoju źródło, czyli po prostu uczestnicy źródła, dobrze wiedzą, jaka magia kryje się w świadomym przebywaniu ze sobą i w takim też prowadzeniu, dzięki któremu wiedzą, co w ogóle w tym dzienniku pisać to potrafi naprawdę zdjąć bardzo dużo tego, co niewygodne, nieprzyjemne, i zacząć też transformować tę energię różnych tych myśli i emocji. I to też, jeśli chodzi o dziennik akurat, to wiem po sobie, że to wcale nie musi być codziennie, ale na przykład dwa czy trzy razy w tygodniu w zupełności wystarczy do tego, żeby sobie wszystko poukładać, zaplanować też kolejne dni. I sprawić, że nie ma się takiego poczucia, że coś jest cały czas z tyłu głowy, o czym trzeba pamiętać. Więc to jest naprawdę wyzwalająca jednocześnie też, jak pisze się w dzienniku różne rzeczy na temat relacji ze sobą, czy relacji z innymi, to daje bardzo dużo wglądów. No właśnie, no i jeśli jesteś osobą, która chciałaby dołączyć do źródła, bo jeszcze Cię z nami nie ma, to przy okazji tego podcastu zapraszam Cię do opisu w którym znajdziesz link do źródła i do szczegółów. Natomiast właśnie w źródle taką podstawą u nas jest to, żeby mieć dziennik. I to nie jakiś konkretny dziennik, ja Ci teraz nie sprzedaję dziennika. Bardziej chodzi o to, żeby mieć po prostu zeszyt, wiesz, w kratkę, w linię, czy cokolwiek tam lubisz i podzielenie go sobie na kilka rozdziałów. No ale akurat tymi rzeczami zajmujemy się już konkretnie w źródle, żeby każdą ze sfer sobie... Uporządkować i mieć na nią miejsce. No i tak. I co my tam jeszcze możemy zrobić, jeśli chodzi o te nasze rytuały? Możemy na przykład podczas kończenia dnia, kiedy za chwilę będziemy zmywać z siebie tę energię, która nam nie służy, na przykład podczas kąpieli czy obmywania swojego ciała, prysznica. Zanim to zrobimy, no to wszyscy raczej ściągamy ubrania. No i przy tym prostym ściąganiu ubrań, wiesz, że tam też jest miejsce na intencje? Tak. Na przykład dziękowanie, ale nie ubraniom, tylko dziękowanie sobie za pracę, którą się wykonało dzisiaj, w ciągu całego dnia. Lub wybaczanie. Czyli jak ściągasz brudne ubrania, albo na przykład bieliznę, to możesz to połączyć... Z wybaczeniem, jeśli oczywiście czujesz taką potrzebę, jeśli coś takiego się pojawiło w ciągu dnia, co spowodowało Twoją złość, smutek, żal, urazę, no to między innymi to jest dobry moment. Oczywiście, jak przejrzysz swój dzień, jak zrobisz to z taką otwartością na siebie i na to, co dzisiaj tutaj słyszysz, to znajdziesz na pewno też inne momenty, w których możesz wybaczać lub wyrażać wdzięczność. Więc to było tylko kilka prostych przykładów. Myślę, że dały ci one spory, szeroki taki pogląd na to, ile jest możliwe i ile też do tej pory czynności wykonuje się właśnie z takiego automatu, nawet nie zastanawiając się nad tym, jaka energetyka w nich przeważa. A pamiętaj, że to Ty jesteś transformatorem swojej energii. To Ty zmieniasz tę energię. Z wyższej na niższą i z niższej na wyższą. Energii nie da się stworzyć ani zniszczyć, można ją tylko przetransformować. Więc na co? Będziesz transformować tę energię, która dziś przeważa w Twojej codzienności? Daj znać, jakie rytuały stworzysz dla siebie i z jakimi intencjami. Na pewno to zainspiruje wiele osób, które też będą słuchały tego odcinka. A być może nadal mają problem właśnie z odczuwaniem tych wzniosłych emocji i zastanawiają się, jak mogą stworzyć sobie te rytuały, jakie jeszcze, co poza tym, co usłyszały, albo co zmienić w tym, co usłyszały. Więc proszę Cię, podziel się tym, co stworzysz dla siebie, albo co już stosujesz dla siebie. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu wysokie wibracje